Cześć wszystkim. Stało się. Wszyscy czekali, czy się uda, czy zdąży. Opowiedział, że będzie miał 10 warsztatów do końca roku. A nie do końca się udało mieć 10 do końca roku otwartych, natomiast udało się podpisać 12 umów. Dlaczego? Dlatego, że co nagle to po diable i sytuacja, jaka jest na rynku, pandemiczna przede wszystkim, i sytuacja z brakiem wszystkiego spowodowała, że przesuwały nam się te otwarcia z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień. A przede wszystkim też chcę mieć dobrze wyszkoloną załogę, chcę mieć dobrze wyszkolone ekipy, bo to nie jest znaczek, to nie jest przyklejenie znaczka na ścianę, jeżeli komuś się wydaje, że Miłośnicy Czterech Kółek, czyli M4K Garage w życiu waszym rzeczywistym warsztat, to jest tylko znaczek. Nie, to jest pełna standaryzacja. Słuchajcie, udało nam się zrobić 3 oddziały. 3 kolejne się przygotowują do otwarcia, teraz 3 się otwierają, więc zanim podsumuję i powiem, jak to wszystko wygląda, zaproszę was na wycieczkę, którą odbędziemy razem po wszystkich 3 miastach i to jest dobry okres. Jest to okres świąteczny, jest to okres, w którym możemy tak naprawdę przygotować się, zaplanować sobie następne lata, więc co? Ruszamy z Kościerzyny i gdzie się widzimy? No właśnie, zobaczcie. Proszę, Stasiu. W Łodzi, kochani, w Łodzi, czyli warsztat M4K Garage, zlokalizowany już prawie na środku Polski, który rodził się w bardzo dużych bólach. Bólach dlaczego? Dlatego, że żeby ten budynek wyglądał w środku i na zewnątrz tak, jak wygląda, to po poprzednich właścicielach trzeba było wywieźć 8 kontenerów gigantycznych śmieci. Słuchajcie, do dyspozycji wita nas bardzo obszerne biuro. Budynek 550 m2, z czego 350 m jest hali warsztatowo-garażowej, którą wam zaraz pokażę. Już się kończy malowanie, już się kończy tak naprawdę elektryka, już wszystko jest na swoim miejscu, jeszcze tylko zostały posadzki, podokańczać parę rzeczy takich jak tutaj, ale tak będziemy się widzieli, czyli uderzamy na biuro, 2 osoby na początek, potem z czasem dojdzie nam 3 osoba. Bardzo duża, fajna poczekalnia dla was, dużo miejsca parkingowego. Chodź, Stasiu, pokażemy halę. Słuchajcie, jeszcze kręci nam się ekipa tak naprawdę, która tutaj kończy, wykańcza wszystko, ale uwierzcie mi, żeby to wyglądało tak, jak wygląda teraz, to tutaj naprawdę było 3 miesiące pracy. Ci, co oglądają moje vlogi, to wiedzą. Natomiast mamy jedną halę z 2 podnośnikami, bo M4K Garage to nie musi być super biurowiec. Nie, to ma być fajne i przyjazne miejsce, żeby mechanikom się dobrze pracowało, a co za tym idzie, żeby jakość usług była jak najwyższa, czyli przede wszystkim przestrzeń, przede wszystkim standaryzacja w postaci tego, co widzieliście na Szczecinie, tego, co zobaczycie w następnym miejscu, czyli mamy swoje podnośniki. Mamy tak naprawdę wszystkie meble z fast serwisa, szafki z neo, narzędzia, kupa narzędzi, kupa wszystkiego. I to jest pierwsza hala taka typowo mechaniczna, na której będziemy robić typowe wymiany, od wymian zawieszenia, układów hamulcowych, olejówki zwykłej, prostej, przeglądów, które robimy, po ciężkie prace, takie jak remonty silników i inne, ale do tego już mamy inne pomieszczenia. Chodźcie, zobaczcie. Stasiu, chodź. Weź, pokaż to miejsce, a pokaż to miejsce, jak wyglądało wcześniej, na vlogu, wytnij to. Widzicie różnicę? Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co tu się wcześniej działo. Budynek, tak naprawdę konstrukcja lata 60, więc zaadaptowanie go nie jest rzeczą prostą, natomiast na tym polega M4K Garage, że tak naprawdę jesteśmy w stanie powstać wszędzie, żeby było fajnie. Tutaj już nam się robi serducho do ogrzewania, już kończy nam się instalować centralne ogrzewanie. Tutaj będziemy mieli fajny magazyn na części, tutaj kompresor, zaraz wszystko będzie wygłuszone, jeszcze będzie zabudowane. Zobaczcie, sprzęt, czyli podstawa, to jest, co zawsze mówiłem. Tutaj jest ambitny plan, dlatego że nie chcemy tu robić stanowiska. Moglibyśmy mieć 5 stanowisk, może w przyszłości, może. Natomiast tu chciałbym mieć taką strefę tak naprawdę na projekty. Swobodnie oklejać samochody, swobodnie można je rozbierać, składać. Miejsce czyste. Miejsce, w którym będą stoły, miejsce, w którym też będziemy robić projekty tuningowe, bo to jest bardzo ważne, że po ostatnich rozmowach ze Sławkiem, po wszystkich ustaleniach z chłopakami, doszliśmy do wniosku, że standaryzacja też mogłaby polegać na tym, że robimy tak naprawdę, uważaj, Stasiu, poleciak, noga w górę, że robimy też tak naprawdę tuning, Sławek by na to wszystko spinał, byśmy mieli hamownię, wszystko strojenie online i byłoby to naprawdę fajne. I tutaj mamy ostatnią halę. Ostatnia hala, która też jest bardzo obszerna. Też mamy 2 stanowiska, czyli zaczynamy, witamy was 4 stanowiskami. I tak samo wszystko praktycznie mamy gotowe do tego, żeby posadzić od zera. Zobaczcie, ile tu było pracy, żeby w ogóle pociągnąć. Tu mamy nową elektrykę, tam się jeszcze kończy kabloteka. I to jest kabloteka rodem chyba z lat, zmylcie mnie lub nie, przełom 60-70. Więc niestety trzeba było część rzeczy tak, żeby to wszystko spełniało nasze wymagania. Zatowarowanie już mamy.
I tak naprawdę od 20 grudnia chłopaki się otwierają dla Was, klientów. Wszystko jest na miejscu. Towaru full i w opór. Czyli pełen product placement. Nie no, tak jest na każdym warsztacie. Słuchajcie, 20 grudnia to nie jest data, w którym będzie spotkanie z widzami. Niestety spotkanie z widzami w przypadku otwarcia Łodzi, jak i pozostałych warsztatów Katowic, Elbląga, Poznania, co my tam jeszcze mamy, Lublina, co my tam jeszcze mamy, no jeszcze tych warsztatów mamy podpisanych i dużo kończy się meblować. Sytuacja jest jaka jest i no obostrzenia znowu, tak? Więc chcę jak najszybciej zrobić z Wami tu oficjalne takie spotkanie z Wami łodzianami, ale ci, co są tu z okolic, zostawcie lajka dużego na Facebooku, bo na Facebooku i Instagramie będą promocje, czyli M4K Garaż Łódź, wystarczy wpisać sobie na fejsie. Będzie dużo promocji, będzie dużo rodzaju różnych akcji, o których mówiłem na YouTubie, czyli jakieś tam wymiany olejów w standaryzowanej cenie, przy których macie od razu przegląd całego samochodu, czy checklista zimowa, czy będzie checklista letnia i tak dalej. Będzie tego masa. Różne nagrody, różne gadżety, więc co? Od 20 możecie się umawiać. Ja myślę, że ekipa, którą sam tutaj werbowałem, bo postanowiłem sobie do pierwszych 15-20 warsztatów sam dobierać załogę. Więc tak też uczyniłem, przyjeżdżałem na wszystkie rozmowy tutaj z ludźmi. Tych ludzi było bardzo dużo chętnych do pracy i to jest fajne. Ludzie, którzy też są moimi widzami, ludzie, którzy też tą mechanikę już robią od lat i robią to dobrze. Więc postaramy się w Łodzi sprostać Waszym oczekiwaniom i wyjść naprzeciw wszystkiemu. Zatem co? Pokażcie siłę, widzimy się. Pewnie widzimy się na miejscu jako klienci też, bo ja też tu się będę pojawiał. Ci, co znają Wrocław jako M4K Garaż, pierwszy warsztat, wiedzą, że we Wrocławiu to ja praktycznie mieszkałem w 2020 roku, mimo wszystkich brzydkich czasów. A no zostało co? Kilka pierdół, posadzkę pomalować jeszcze, kabloteki podocinać, podoginać wszystko i tak naprawdę przyjmować Was, wymieniać Wam, naprawiać Wam, spawać Was. No tak, tak to wygląda, słuchajcie, tak to wszystko idzie. Dobra, chodźmy w kolejne miejsce, a kolejnym miejscem będzie, no właśnie, zobaczycie. Chodź, Stasiu, zabierzemy na wycieczkę naszych widzów. Też pamiętajcie, że w związku z tym życiem warsztatowym chciałbym zrobić coś nowego na YouTubie, a Wy możecie śledzić każdy warsztat tak naprawdę na jego social mediach, co się dzieje, bo to oni też przedstawiają nam tam na social mediach ich dziwne historie warsztatowe, ich przypadki, ich fajne projekty, więc zróbmy taki szybki teleport i Stasiu, Ty przodem i wchodzimy do następnego warsztatu. Katowice! Właśnie, słuchajcie, Katowice, czyli oczko w mojej głowie, natomiast parę szczegółów. Chłopaki, właściciele to są istne motoświry. Jednego poznaliście już przy odcinku z Polonezem, czerwonym polonezem, no akwarium, nieborewiczem. Natomiast drugi, JDM-owiec, Skyline, inne rzeczy, tu się będzie działo, dlatego że Katowice bardzo mocno nastawiamy na różnego rodzaju projekty i chłopaki tutaj w lokalnym środowisku też są znani z budowy i fajnych projektów, więc co mamy, opowiedzmy na początku. Tu będzie miejsce, w którym Was będziemy przyjmować, czyli samo biuro, będą kanapy, tu już się wszystko kończy, tak jak widzicie, malować, zbroić, już mamy tak naprawdę wszystko obrędowane, czekamy już tylko na meble. Natomiast biurówka to jest 160 metrów, dlatego że mamy jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie, trzecie pomieszczenie, za Wami kolejne pomieszczenie, zobacz Stasiu tutaj, o, cyk. I hala, która już teraz ma 5 stanowisk. I tu też, uwierzcie mi, adaptować budynek z lat 60. to nie był taki prosty myk. Brakuje nam tak naprawdę tylko bramy, brama się zainstaluje w przyszłym tygodniu. Mamy dwie hale o łącznej powierzchni 350 metrów. Tu jest hala główna, na której mamy 4 stanowiska. I to samo co w Łodzi, to samo co w Szczecinie, to samo co w Kielcach, czyli mamy komfort pracy. Słuchajcie, poprzedni właściciel miał tutaj 6 stanowisk. Ja ewentualnie, Stasiu, tutaj jeszcze jak będzie trzeba, gdzie stoisz, możesz pokazać, dołożę jeszcze jedno miejsce, bo nas się prosi. Natomiast tam już zostawimy sobie wszystko na prasy, na wszystkie narzędzia, na wszystkie maszyny do bicia, więc tutaj mamy 4 stanowiska, każde ze stanowisk tutaj ma swój stół, brakuje nam jeszcze jednego, ale chłopaki też są przed malowaniem posadzki. I drugie stanowisko z 2 bramami, też się wszystko kończy składać, proszę. I to jest fajny przykład na adaptację tak naprawdę miejsca, które wydawało się, nie wiem co tu było, mam wrażenie, niech ci co znają historię tego miejsca w Katowicach, że
tutaj ktoś jakiś w latach 60., 70. jakąś przemysłówkę robił, bo widziałem jakieś bardzo duże linie energetyczne, jakieś suwnice. Przede wszystkim zobacz, Stasiu, tu u góry. Takich konstrukcji tutaj było więcej. Więc tu coś jeździło, od ściany do ściany jeździło, jakieś dźwigi, coś. Natomiast z zewnątrz też mamy bardzo fajnie, dlatego że mamy bardzo duży plac. Chodź, Stasiu. Bramy już tu mamy wymienione. O. Mamy bardzo duży plac, zobaczcie. A to jest tylko jego część. Zgubiłem cię. Więc mamy dwa osobne wjazdy. Z ulicy też nas będzie widać. A tu mamy już prawdziwy plac do driftowania. Można się uczyć, można jeździć golfem, zaciągać ręczny i driftować, więc w tamtych pomieszczeniach też chłopaki chcą to przejąć, całą tamtą, tamte miejsce i mieć swoje projekty. Więc wracając do tematu, co będzie się działo w Katowicach? Właśnie, opowiedzmy sobie o tym środku. No właśnie, to samo co wszędzie, tylko tutaj z dużym akcentem na tuning, czyli mamy mechanikę pojazdową w pełnej okrasie, od podstawowych wymian po pełne remonty waszych samochodów, czyli silników, zawieszeń i tak dalej, układów hamulcowych, ale też mamy dział projektów tuningowych i tutaj chłopaki już bardzo mocno działają ze Sławkiem z Dynosetu, więc myślę, że ta kolaboracja na samym początku wystartuje. Natomiast też powiedzmy szczerze, że cały czas przemycam wam, że coś nowego powstanie na YouTubie. Tak, powstanie i w toku tego odcinka, który mam nadzieję, że długi nie jest, przemyciłem już parę razy, że coś będzie. Tak, to będzie życie na warsztacie. To będzie życie na warsztacie, zupełnie nowy kanał, w którym mnie nie będzie. Natomiast się hejterzy ucieszyli. Natomiast będzie pokazywane, jak te warsztaty żyją. Po kolei, każda jednostka, więc patrząc na to, że do końca roku, czy może nie do końca roku, ale gdzieś do stycznia, lutego tych jednostek będzie 11, to tych odcinków i historii warsztatowych będzie to, co chcieliście. Stworzy się taka swego rodzaju, może nie telewizja, ale fajny kanał YouTube'owy, który będzie pokazywał, co się dzieje, jak się dzieje, ale o tym będziemy mówili szerzej. Zatem co? My otwieramy drzwi do tego warsztatu dla was już 10 stycznia. Moglibyśmy teraz, ale teraz mamy nabór. Teraz mamy nabór na warsztat i właśnie, jeżeli ktoś chce zatrudnić się u nas, może wysłać maila. Jeżeli ktoś jest z Katowic, jeżeli ktoś jest z Łodzi, jeżeli ktoś jest z Poznania, jeżeli ktoś jest z Elbląga, jeżeli ktoś jest z Lublina i szuka pracy jako mechanik, chciałby się odnaleźć, chciałby się rozwinąć, pracować w fajnej ekipie, w fajnej atmosferze, serio, za spoko kasę, piszcie maile, nasyłajcie na maile wasze CV. Tutaj się wam te wszystkie maile do odpowiednich oddziałów wysyłają. I tak naprawdę będziemy się widzieć na rekrutacjach, bo te rekrutacje już tu w Katowicach ruszają za tydzień tak naprawdę, a część biurowa jest zapełniona setkami CV, część mechaniczna dziesiątkami CV, więc nie bójcie się, bo mnie nie interesuje, że masz takie CV i takie wymagania. Mnie interesuje to, czy chcesz się rozwijać i robić coś wspólnie fajnego, więc tak to wygląda. Chodźcie na chwilę jeszcze do biura. Natomiast interesuje każdego, czy będzie można wpaść, zbić pionę. Ja pewnie będę tak naprawdę przy każdym otwarciu drzwi, dlatego że planowaliśmy na ten weekend, który poprzedza otwarcie, czyli 7, 8, 9. Chyba na 8 planowaliśmy oficjalne duże spotkanie z widzami. Niestety obostrzenia zrobiły to, co zrobiły, a ja nie chcę was dzielić na zaszczepionych, niezaszczepionych i tak dalej. To jest naprawdę nie moja sprawa. I nie chcę nikomu uwłaczać w żaden sposób, żeby dzielić ludzi na lepszych i gorszych. To nie jest moja rola. To już się rząd w to bawi, więc dlatego 10 drzwi będą otwarte, można się zapisywać, tak naprawdę już możecie się zapisywać na Facebooku, pisać do chłopaków, możecie ustalać terminy wizyt i wszystkiego innego, więc to jest żaden problem. No i co? Myślę, że to nie koniec wycieczki dzisiejszej. Tu będę często. Lubię to miasto, lubię te miasta. Tu w okolicy też będziemy otwierać jeszcze, myślę, co najmniej 2-3 warsztaty w przyszłym roku, więc tak to będzie wyglądało. No i co? Na Katowicach myślę, jak i na żadnym innym warsztacie się nie zawiedziecie. Przede wszystkim staramy się stworzyć wszystko od zera i zrobić coś nowego. Wiecie co? Przejdźmy się może kawałek dalej. Przejdźmy się może jakieś 600 km stąd. Stasiu, zapraszam na kolejny warsztat. Chodź, Stasiu, zimno. Elbląg, słuchajcie. Szczególne miasto dla mnie, dlatego że trochę jak Wołoszański teraz opowiem. 14 marca 1986 roku na świat w Elblągu przyszedł największy gbur polskiej mechaniki, czyli ja. Witam serdecznie. Słuchajcie, Elbląg naprawdę bardzo fajne miejsce, już jesteśmy na wykończeniu. Brakuje nam tak naprawdę tylko podnośników. Hala bardzo duża. Całość ma 450 metrów, hala ma 390 metrów. Do tego mamy 30 metrów kwadratowych właśnie. Właściciel kończy własnymi rękami budować, przerabiać biura, przerabiać pomieszczenia socjalne.
Miejsce szczególnie dla mnie sentymentalne, dlatego że z tych okolic tak naprawdę Elbląg, czy tutaj kawałek dalej mamy miejscowości, w których się wychowywałem, czyli Jantar, Stegna, Krynica Morska i wszystkie te tutaj okolice, to są sentymenty. Gdzieś tam to wspomnienie u mnie jest. Oczywiście, wiadomo, miasto rodzinne, tak powiedziałem nieraz, Wrocław ze względu na to, że gdzieś tam moja rodzina się poznała i tak dalej, więc trochę tych miast po drodze jest. Natomiast tak, tu się urodziłem, tu pierwsze lata życia, kawałek dalej, bo w Jantarze spędziłem, wychowałem się, a potem resztę dojrzewałem. Ale koniec mojej historii, bo to jest historia o warsztacie. Słuchajcie, już tak naprawdę w styczniu, zaraz na końcu powiem dokładnie, kiedy w styczniu będziecie mogli tutaj przyjechać, zapisać się i również powierzyć auta naprawie. Usługi te same, co w poprzednich warsztatach, tyle że jeszcze jest fajniej, bo mamy wszystko blisko, czyli mamy Dynoset blisko, wbrew pozorom, czy do Szymuda, czy do Kościerzyny, to już też nie są odległości, więc ten warsztat też będzie bardzo mocno wspierany przez nas. Wszystkie są wspierane przez nas, bo na każdym warsztacie znajdziecie mnie, znajdziecie ekipę naszą. Bardzo często jeździmy, wymieniamy się i tyle. To jest kolejne miejsce, które pokazuje nam, że można własnymi rękami, niedużym nakładem finansowym, dlatego że otworzenie z nami warsztatu M4K Garage to jest koszt dzisiaj mieszkania dwupokojowego w Gdańsku, małego dwupokojowego, a tak naprawdę jest to biznes, który 4 albo 5-krotnie lub 6-krotnie bardziej się zwraca od takiego mieszkania, a przede wszystkim jest to biznes, w którym wchodząc w to, realizujesz się z pasją. Realizujesz się, że możesz dołączyć do czegoś, co robimy, czyli ten hashtag, którego używamy, nie każdy zauważy ostatnio. Przyjazny warsztat. Przyjazny, bo nie wali w otwarte karty. Dzień dobry, protokół, jest reklamacja, jest przyjęcie. Jeżeli zachodzą jakieś sytuacje i do nas one docierają, mamy centralizowane tak naprawdę dział reklamacji, czyli jak ktoś coś źle zrobił na którymś warsztacie i wy przyjdziecie na reklamację, to my też się o tym dowiadujemy z automatu i tak naprawdę reagujemy. Staramy się reagować na bieżąco, a rozwiązywać wszystkie problemy tak jak zawsze, czyli na korzyść klienta, jeżeli faktycznie jest nasza wina, lub na niekorzyść klienta, kiedy się na przykład okazuje, że ktoś chciał coś na nas wyłudzić, no bo tak się to zdarzało. Słuchajcie, standaryzacja, jak w każdym innym warsztacie, czyli ja bym chciał, żeby tak naprawdę dało radę kiedyś w Polsce robić dużo polskich rzeczy, tak mamy właśnie fast serwisa, ale tak naprawdę produkcja wielu narzędzi czy wszystkich innych jest przeniesiona za granicę, wiecie z jakich powodów, chociażby taka anegdota, kiedy szukałem alternatywy do stworzenia swojego zestawu narzędzi, zanim z Neo się dogadaliśmy, się okazało, że tak naprawdę nawet nie ma huty, nie ma niczego, co by mogło mi w Polsce coś odlać, zrobić coś naszego, ale jeżeli coś było, to kosztowało to 10-krotnie więcej, więc i tak wielki szacun dla Fasta za to, że dalej tutaj nasze rodzinne rynki. Stanowisk na początek tutaj na hali będzie 4. Docelowo na tej hali damy radę zmieścić stanowisk 6, więc zobaczymy, jak Elblążanie i okolice będą chcieli nas oblegać, to w takim razie dołożymy. Zbuduje się jeszcze jedno fajne miejsce, takie miejsce, które zbudowało się teraz w Kielcach i tutaj szacunek, takie miejsce, które jest we Wrocławiu, takie miejsce, które tak naprawdę też zaraz dobuduje się w Szczecinie, czyli tu w tym miejscu, gdzie jest ten cały nieład artystyczny, będzie silnikownia. Miejsce, w którym po prostu po wyjęciu silnika z waszego samochodu zostanie rozebrany, obczyszczony, porozkręcany na części, skonfekcjonowany na półeczki, to co ma iść do firm zewnętrznych, czyli blok, głowica na obróbki to idzie, potem wszystko jest składane, magazynowane i tak to będzie wyglądało od kuchni. Dlatego myślę, że te odcinki z życia warsztatu mogą być ciekawe. Już po nowym roku możecie śmiało się zapisywać na Facebooku. Oficjalne otwarcie, czyli taki moment, w którym brama się otworzy dla Was, to jest po weekendzie 15-16. Cały czas łudzę się, że uda się zrobić wydarzenie i spotkać się tutaj lokalnie, zrobić otwarcie na przykład 15. Jeżeli przepisy nam pozwolą i to wszystko nam pozwoli, bo to jest istny Meksyk, a jeżeli nie, no to 17 tak naprawdę brama zostanie otworzona. Pewnie też będę na miejscu, pewnie też tutaj będzie cała nasza ekipa, jeżeli chodzi o spółkę, więc wbijajcie. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć pracę, przygodę w M4K Garage, tak jak w innych warsztatach, czy w Katowicach, czy w Łodzi, również nie ma co się czaić, jeżeli chodzi o Elbląg. Śmiało możecie wysyłać swoje CV jako mechanicy. Tu nie trzeba mieć 20-letniego stażu, nie. My naprawdę doszkolimy, nie bój się, możesz zmienić sobie pracę, tak żeby było przyjazne miejsce dla Ciebie, biuro tak samo mile widziane, wszystko weźmiemy na klatę i tyle. Słuchajcie, koniec tej wycieczki, która zajęła nam no, takie małe okrążenie po Polsce, tak naprawdę przejechać jeszcze mógłbym z Wami przez Lublin, przez Poznań i jeszcze kilka miast, o których będę mówił Wam i komunikował, ale to nie ma sensu, dlatego że chcę robić tak, że nie będę robił odcinka za każdym razem, kiedy otwieram jakiś warsztat, tylko zbijał to w kubkę, tak jak w tym odcinku, ale o tym porozmawiamy w studio, bo tak naprawdę trochę przyjechaliśmy z Stasiem, Marcinem, Sandrą, Jagodą. Jagoda, proszę, dzielna jagódka. To co?
przełączamy się do studia? Już teraz nie będziemy wychodzić? Czy jeszcze raz wyjdziemy, Stasiu? Nie, już nie będziemy wychodzić. Dobra. No to co? Łączmy się z Łysem w studio. Kochani, tak to wygląda. Wycieczka po trzech warsztatach. Właśnie trochę Łukaszowi przeszkadzał w pracy, ale tak, dzieje się. Składamy, kończymy projekty nasze. Ewo chce, żeby wjechało z nami w nowy rok. Tu po prostu... Ale nie o tym mowa. Jeżeli ktoś by chciał, naprawdę, dajcie im naprawdę wielkiego lajka na Facebookach. Umawiajcie się. To nic nie gryzie. Staramy się robić, by terminy były dostępne. Staramy się robić dużo promocji, dużo wszystkiego. Ale najważniejsze, poza tym, że jako klient chcesz skorzystać, chcę, aby od nowego roku też każdy nasz warsztat, serwis miał też samochód zastępczy, nie tylko taki zwykły, ale też są auta na wynajem, bo no nie da się mieć 5 stanowisk, 5 aut, bo same raty leasingu spowodowałyby wzrost ceny, a te ceny i tak rosną. I też ci, co oglądają długo, to wiedzą, skąd te ceny wynikają. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do rodziny M4K Garage i otworzyć z nami, bo tak naprawdę otwieramy już w każdym mieście do 40 tysięcy. Jest duże zapotrzebowanie. Przede wszystkim badam konkurencję, patrzę na tle konkurencji, co się dzieje. Nie ma protokołów przyjęć, nie ma gwarancji, nie ma reklamacji, nie ma tego, nie ma tego. My nie jesteśmy idealni, nie będziemy nigdy, bo wszędzie pracują ludzie, ale dążymy do tego, żeby być idealnym. Chcemy być warsztatem, który jest godny zaufania. Taki, nie stresujesz się, idziesz, oddajesz auto, masz protokół. Nie myślisz, czy ktoś ci wyjeździ paliwo, czy ktoś ci przekatuje ten samochód, porysuje, zepsuje i tak dalej. Dążymy do tego, żeby był jak najbardziej zadowolony klient. Jeżeli chcesz z nami otworzyć kolejny oddział, to tak jak powiedziałem wcześniej w odcinku, no trzeba mieć parę złotych, czyli coś koło mieszkania w Gdańsku dwupokojowego, no ale zwrot inwestycji jest, tak jak już nieraz w odcinkach mówiłem, napisz śmiało, to nic nie szkodzi, jeżeli tak planujesz, pokierujemy Cię dalej, co zrobić i będziemy rozmawiać. Tutaj się mail wyświetla, jest to mail franczyzowy. I tyle, Wy jako klienci pytajcie się, oczywiście pytacie się, w jakich miastach będziemy. No, mogę powiedzieć tyle. Jestem po wizycie, nie chcę tego mówić, bo raz było tak, że powiedziałem, a potem nie wyszło, ale Lublin to jest 100%, Poznań to jest 200%, tak samo jak Lublin to jest 200%. Prawdopodobnie jeszcze będziemy w samej stolicy, zaraz, ja mówię o najbliższych miesiącach, prawdopodobnie jeszcze w Opolu i wielu, wielu innych miastach, bo prowadzimy tych rozmów dużo, więc czemu nie? Słuchajcie, sen taki, który był nierealny, się poniekąd spełnia. I dobrze niektórzy wiedzą, że jak jest problem z jakimś oddziałem, bo potrafią do mnie napisać, reagujemy. Mimo, że mamy swoje procedury, ktoś jest niezadowolony, ktoś ostatnio do mnie napisał, nie, to była sobota, chyba druga w nocy wychwyciłem temat na Messengerze, momentalnie załatwiłem. Więc spoko, Łysy będzie czuwał i choćbym miał spędzać 31 dni w miesiącu w trasie i to wszystko monitorować, a nagrywać tylko z innych warsztatów, to tak będę robił, bo tak robiłem z Wrocławiem. Ja siedziałem we Wrocławiu w 20 roku pół roku i stamtąd nagrywałem odcinki, więc nie widzę z tym problemu. Słuchajcie, M4K Garaż rośnie, chcecie wiedzieć, gdzie się otwiera następny oddział. Najszybciej znajdziecie to po prostu na stronie www.m4kgarage.pl. Tam jest mapa z naniesionymi oddziałami, które są otwarte, które są w przygotowaniu, czyli to już tam 1000% jest. A jeżeli chcecie dołączyć jako franczyzobiorcy, też piszcie śmiało, to nic nie kosztuje, nic nie boli. No, nic nie ma za darmo w życiu. Minimum 4 stanowiska, określone wymiary hal, to wszystko musi być pod jakimś standardem, takim, żeby też pracownikom się wygodnie pracowało, bo wtedy wiemy, że jeżeli jest dobre stanowisko pracy, dobre narzędzia, dobre wszystko, to możemy oczekiwać od pracownika tego, że jeżeli mu już wszystko daliśmy, łącznie z wynagrodzeniem wszystkim, to wtedy on będzie pracował efektywnie i będzie robił dobrze. I to takie błędne koło się zazębia. Korzystajcie, umawiajcie się, pokażcie siłę. Dajcie im lajka na Facebooku, znajdźcie ich na Instagrama. Te trzy oddziały, myślę, że naprawdę zrobią kolejny rumor od nowego roku. Elbląg, a dajcie Elblągowi takiego też bardzo dużego kopa, bo o ile w Katowicach i w Łodzi to się naprawdę nie przejmuję, bo wiem, że mam tam bardzo duże wsparcie widzów, o tyle Elbląg jako miasto, gdzie się urodziłem, liczę, że naprawdę będzie szyszunia. Zresztą wszystko będzie szyszunia. Dobra, słuchajcie. Do końca roku jeszcze trwa promocja na Mubi.pl. Był ostatnio fajny konkurs i będą nowe konkursy, i to już ustaliłem właśnie z ekipą z Mubi. Więc jak ktoś nie wie, jaki był konkurs, to zobaczcie niedzielny odcinek, to się może jeszcze załapiecie. Właśnie, do końca roku trwa promocja na Mubi.pl i o ile cały rok zeszły było Mubi.pl z nami, o tyle w tym roku były naprawdę fajne akcje, dlatego że Mubi wspierało przede wszystkim
akcję ponownego odkupienia E36 dla widzów. Mubi zrobiło też swoje Q7 moimi rękami dla widzów i to było bardzo fajne. O tyle promocja na Mubi cały czas trwa i to jest nie tylko 150 zł za to, że kupicie sobie polisę na stronie, jeżeli będzie Wam pasowało, ale czym jest Mubi.pl? Mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń OC, AC, NW. Wystarczy wejść w podany link w opisie, wprowadzić dokładnie, rzetelnie dane Waszego samochodu, obliczyć składkę, ułożą one Wam się od najtańszej do najdroższej. I jeżeli będzie Wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od Waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na Wasze konto w ciągu kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na Mubi, to jasne, że dostaną zwrot, ale Wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać Wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie? Wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie, w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursów. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy Wam się opłaca. W niedzielę był odcinek o moc kontra temperatura i myślę, bardzo fajnie, merytorycznie było to opowiedziane. W tą niedzielę kolejny fajny odcinek z serii Fakty i Mity. Jeszcze parę odcinków w tym roku dla Was przygotujemy. Chcę robić tak, że jak mam kilka miast, to po prostu robię odcinek z kilku miast, a nie tylko z jednego, bo szkoda dawać 100 odcinków na przykład, prawda? No właśnie. I tak dla tych, którzy nie wierzyli i dla tych, którzy wierzyli albo nie wierzyli, a potem uwierzyli. Najlepszym takim przykładem jest Forum Mechanika. Tam 3 lata się toczył bój od 18, że tak to jest jak celebryci, YouTube'owi próbują otworzyć warsztat. Wierzyłem, próbowałem, szedłem swoją drogą. Dziś ten język i ta dyskusja, która tam ma kilkadziesiąt stron, którą śledzę sobie z ciekawości, już się przerodziła w zwolenników, przeciwników i nie ma takiej tragedii. Przede wszystkim ja nigdy nie byłem mechanikiem z zawodu wykształcenia. Wszystkiego uczyłem sam. Potem się uczyłem z ekipą. I do tej pory się uczymy wszystkiego. Do tej pory tak naprawdę do każdego odcinka się merytorycznie przygotowujemy. To nikt Wam nie powiedział nigdy, że jest ekspertem. Nie siadł Łukasz, który teraz składa silnik od Evo i powiedział, ja tu jestem ekspertem. Nie. Nie. To jest człowiek, który nie miał oporów, jak przyszedł do mnie do pracy. Wkładał sobie ciągniki, złożył sobie jakąś Hondę, a potem wziął sobie, złożył Ferrari, postawił, poprawił fabrykę, a to sobie złożył co innego. No. Da się, tylko trzeba chcieć. Kciuk w górę dla wszystkich. Niech się ta pozytywna energia dla Was też niesie. I widzimy się na pewno w tych wszystkich oddziałach. A czy będą oficjalne otwarcia, czy nie? No tak jak powiedziałem, śledźcie Facebooki, bo nie jestem ministrem. A tam jest tak, że wiecie, zamykamy, otwieramy. Nie mam na to wpływu. A nie chcę naprawdę wojować, bo dla mnie to... Mądrzy ludzie mówili, to co na ziemi leży, co pies zrobił, to się omija. Nie wdeptaj to, bo będzie but śmierci i tyle. Trzymajcie się. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Cześć. Aha. To się wytnie. Czekaj.